Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku główny temat to zakończony wczoraj, 24 października, 16 szczyt głów państw grupy BRICS, a właściwie BRICS Plus od 1 stycznia bieżącego roku, czyli alternatywy dla świata amerykańskiego, świata atlantyckiego. Tworzy się odrębna hemisfera geopolityczna, co do tego nie ma dzisiaj żadnych wątpliwości, obejmująca 45% ludności świata i ponad 30% światowego PKB, generująca ponad 30% światowego PKB, a to tylko można powiedzieć na dziś, bo przecież grupa BRICS się poszerza i już docierają do nas informacje na temat kolejnych partnerów grupy BRICS, wśród których są także państwa członkowskie NATO. I to jest temat na dziś. Ja Państwa serdecznie zachęcam do subskrypcji mojego kanału, ale też do wciskania tego symbolu dzwoneczka, który będzie Państwa informował o nowych filmach. Wiemy doskonale, że na YouTubie to różnie z tym bywa, z tym informowaniem subskrybentów, dlatego warto zabezpieczyć się i oprócz wciśnięcia subskrypcji także zaznaczyć dzwoneczek i zaznaczyć wszystkie powiadomienia. Zachęcam oczywiście do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych i do wspierania mojego kanału. I przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego odcinka. Media głównego nurtu zarówno w Polsce, jak i na tak zwanym kolektywnym Zachodzie starały się bardzo mocno zdeprecjonować 16 szczyt głów państw grupy BRICS, który odbył się w dniach od 22 do 24 października 2024 roku. Albo starano się ten szczyt przemilczeć, albo go właśnie zdeprecjonować, umniejszyć, ośmieszyć. Niemniej jednak właśnie szczyt w Kazaniu pokazał, jak bardzo mocno kłamie propaganda zachodnia. Pokazał, obnażył właściwie szczyt w Kazaniu całe bankructwo zachodniej narracji mówiącej o tym, że Władimir Putin jest izolowany, że Rosja jest izolowana, że Rosja upada, że z Rosją się dzisiaj nikt nie liczy i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, szczyt w Kazaniu pokazał, że rośnie nowa hemisfera geopolityczna. Globalne południe staje się coraz bardziej zorganizowane w sensie geopolitycznym. To już nie tylko termin geograficzny, gospodarczy, to także termin geopolityczny, a grupa BRICS, właściwie BRICS Plus od 1 stycznia bieżącego roku jest jego najmocniejszą emanacją dzisiaj i to było widać, to było widać, to było słychać. Wystarczy zresztą zobaczyć te wszystkie obrazki z tego szczytu i zobaczyć, z iloma przywódcami i jakiego kalibru przywódcami spotkał się Władimir Putin, aby uzmysłowić sobie znaczenie tego, bo to nie tylko suche liczby mówiące o tym, tak jak wspomniałem na początku, że to 45% populacji świata, że to ponad 30% PKB generowanego globalnie wytwarzają właśnie kraje grupy BRICS Plus, ale to znacznie szersza sieć powiązań, która sprzeciwia się ładowi międzynarodowemu reprezentowanemu przez Stany Zjednoczone, przez kraje anglosaskie, przez tak zwany kolektywny Zachód. To jest grupa, która chce zmiany także w organizacjach międzynarodowych, chce zmiany systemu, w którym Stany Zjednoczone uzurpują sobie prawo do ingerowania w wewnętrzne sprawy innych państw czy państw na całym świecie pod różnego rodzaju pretekstami, najczęściej ideologicznymi. No, jeśli się przyjrzymy tym trzydniowym obradom, to rzeczywiście jest to najlepszy przykład tego, że został uruchomiony proces tworzenia nowej hemisfery geopolitycznej. Oczywiście o grupie BRIC już mówiło się w 2001 roku. Najpierw mówiło się o grupie BRIC, potem grupa BRICS. Na początku oczywiście brytyjski ekonomista Jim O'Neill, główny ekonomista ówczesny banku Goldman Sachs, wspomniał o tym, że no, przyszłość gospodarcza należy do krajów grupy BRIC, czyli Brazylii, Rosji, Indii i Chin. Następnie ta grupa zaczęła się spotykać, pierwsze spotkanie w 2006 roku na forum ONZ, a następnie już 5 lat później, po przystąpieniu Republiki Południowej Afryki, mówi się o grupie BRICS, no i wreszcie od 1 stycznia bieżącego roku mówi się o grupie BRICS Plus, bo przystąpiły do tej grupy formalnie cztery nowe państwa, tak jak wspomniałem już, Egipt,
Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Etiopia. No, niejako w przedsionku cały czas są Argentyna i Arabia Saudyjska, które zostały zaproszone razem z tą czwórką, która przystąpiła 1 stycznia jeszcze w ubiegłym roku w Johannesburgu na szczycie grupy BRICS. Faktem jest, że coraz więcej państw oczekuje w przedsionku do grupy BRICS. Jest ona bardzo atrakcyjna, a to między innymi poprzez zapowiedź dedolaryzacji świata, stworzenia systemu rozliczeń finansowych niezależnych od SWIFT, niezależnych od rozliczeń w dolarze. To oczywiście nie jest proste do wprowadzenia, na pewno nie z dnia na dzień czy z roku na rok, ale jest to długofalowa perspektywa. No, dość powiedzieć, że także na szczycie grupy BRICS w Kazaniu wziął udział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. I to pokazuje, że z grupą BRICS Plus liczy się także ONZ, ponieważ ta właśnie, nazwijmy to, południowa geopolityczna hemisfera, oczywiście umowne określenie, bardzo mocno postuluje kompleksową reformę Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym Rady Bezpieczeństwa. To jest bardzo istotne. Zresztą Rada Bezpieczeństwa czeka na reformę od wielu dekad. Chodzi o to, aby ją uczynić bardziej reprezentatywną, no i bardziej oczywiście skuteczną. Cały 3-dniowy szczyt zakończył się przyjęciem dokumentu, który można powiedzieć, jest takim zwieńczeniem dokumentu bardzo obszernego, jak na tego typu spotkanie, bo on liczy aż 43 strony i zawiera 134 punkty. Ja oczywiście nie będę tych wszystkich punktów Państwu czytał, skoncentruję się na omówieniu wybranych, które są bardzo istotne, związane z dalszym rozwojem grupy BRICS, stanowisku, jaką grupa BRICS prawda, zajmuje w różnych, w stosunku do różnych problemów globalnych, pomysłach na rozwiązanie kryzysów regionalnych i to będzie to, co jest istotne także z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego. To, co jest niezwykle istotne, to fakt, że na szczycie właśnie BRICS Plus w Kazaniu pojawił się także prezydent Recep Erdoğan, czyli prezydent Turcji, czyli kraju należącego do NATO. I tutaj warto powiedzieć, że Turcja oczekuje w przedsionku, jest krajem partnerskim grupy BRICS. Co więcej, te słowa, które wypowiedział premier Erdoğan właśnie podczas szczytu w Kazaniu, no bulwersują, bardzo bulwersują wielu komentatorów na Zachodzie, także w Polsce. Wielu ekspertów w Polsce jest no, wręcz oburzonych postawą prezydenta Erdoğana, które oczywiście na przykład mnie osobiście w żaden sposób nie zaskoczyło, ponieważ referowałem zresztą Państwu i także myślę, że widzowie podcastu geopolitycznego, słuchacze podcastu nie są zaskoczeni postawą prezydenta Erdoğana, znając chociażby ten odcinek podcastu, o którym mówiłem o głębi strategicznej, o doktrynie głębi strategicznej tureckiej. Turcja prowadzi politykę wielowektorową. Ona tak naprawdę umocniła się, spetryfikowała się w 2016 roku po tym nieudanym puczu gilenistów. No, o inspirowanie tego zostały oskarżone także Stany Zjednoczone, przede wszystkim Stany Zjednoczone. To był taki, można powiedzieć, punkt zwrotny, game changer w polityce zagranicznej Turcji. Prezydent Erdoğan odwołał się tutaj do całego dziedzictwa myśli geopolitycznej Ahmeta Davutoğlu, idąc właśnie w kontekście tej dywersyfikacji bezpieczeństwa Republiki Tureckiej. No a podczas szczytu w Kazaniu prezydent Erdoğan powiedział wprost o tym, że jest bardzo duże znaczenie grupy BRICS w kształtowaniu, jak to określił, sprawiedliwego porządku światowego, zwłaszcza w sytuacji obecnych turbulencji na arenie międzynarodowej. I tutaj mówił bardzo dużo o zmianie układu sił, zmianie potencjałów, o zmianie układu sił i interesów, czyli używał klasycznego języka geopolityki. Co więcej, prezydent Erdoğan mówił, że Turcja wierzy mocno w stworzenie bardziej sprawiedliwego świata, czyli zakwestionował tak naprawdę ten ład
amerykański powojenny po 1945 roku, czy nawet ten ład amerykański po 1991 roku. I to jest bardzo istotne, bo pokazuje kompletny rozdźwięk w całym Sojuszu Północnoatlantyckim. Dzisiaj widzimy, że jest coraz więcej państw w NATO, które kompletnie nie wspierają polityki amerykańskiej w jej całościowym kształcie. Na przykład są bardzo przeciwne przystąpieniu Ukrainy do NATO. Zresztą nawet w samych Stanach Zjednoczonych jest ogromny sceptycyzm co do przystąpienia do NATO, nie mówiąc już o takich krajach jak Turcja, Niemcy, Słowacja czy Węgry. Widać, że dzisiaj NATO wcale nie jest jednością, jak próbuje mówić o tym propaganda na Zachodzie, i to wystąpienie prezydenta Erdoana powinno dać dużo do myślenia także decydentom w Polsce. Co więcej, prezydent Erdoğan podkreślił, że współpraca wielostronna, podkreślam, wielostronna, multilateralna jest kluczowa dla wzrostu gospodarczego, dla stabilnego rozwoju świata i dla zapewnienia bezpieczeństwa w skali globalnej. I to jest coś bardzo istotnego. Tutaj także w Polsce wielu dyżurnych ekspertów mówi o skandalicznym wystąpieniu, o skandalicznych słowach prezydenta Erdoana. Ja wcale nie widzę tutaj żadnego skandalu. Widzę tutaj dbanie o interes nie tylko samej Republiki Tureckiej, ale także interes całego Bliskiego Wschodu. Chodzi o stabilność, o bezpieczeństwo. Wiemy, jakie były i są skutki interwencji, agresji po prostu amerykańskiej na Bliskim Wschodzie. Mówimy i o tak zwanej arabskiej wiośnie, i o wcześniej oczywiście o inwazji na Irak, i o inwazji wcześniejsze na Afganistan. To wszystko system naczyń połączonych, który doprowadził do takiej, a nie innej sytuacji geostrategicznej. I teraz, jeśli przyjrzymy się na konkrety, po szczycie w Kazaniu 13 państw otrzymało status krajów partnerskich grupy BRICS i są to konkretnie Turcja, Kazachstan, Uzbekistan, Algieria, Białoruś, Boliwia, Kuba, Indonezja, Malezja, Nigeria, Tajlandia, Uganda i Wietnam. Co więcej, minister spraw zagranicznych Iranu podczas obrad w Kazaniu zauważył, że o przyjęcie do grupy BRICS jako pełnoprawni członkowie zwróciło się już 35 państw. Nawet patrząc teraz na nazwy tych państw, które wymieniłem, spójrzcie Państwo na Indonezję, Nigerię, na Wietnam, to są kraje niezwykle ludne. To jest naprawdę wkrótce, w ciągu najbliższych lat, może się tak stać, i jest to moim zdaniem bardzo prawdopodobne, że grupa BRICS Plus będzie zrzeszać większą część populacji świata. I to jest niezwykle donośne znaczenie, i dziwi ten fakt umniejszania tej deprecjacji przez media w Polsce, media głównego nurtu w Polsce. To jest też niesamowite, jak bardzo mocno właściciele mediów głównego nurtu w Polsce myślą, że są w stanie kłamać w żywe oczy opinii publicznej w Polsce. W każdym razie, przechodząc do konkretów, ten dokument zawierał bardzo konkretne postulaty, między innymi włączenie do Rady Bezpieczeństwa ONZ stałych przedstawicieli Afryki oraz Indie i Brazylię. Co więcej, kraje BRICS proponują zapobieganie wyścigowi zbrojeń w przestrzeni kosmicznej i proponują przyjęcie konkretnego dokumentu w tym zakresie. Jak widać, na razie nie ma żadnych tutaj odpowiedzi ze strony amerykańskiej. Natomiast mówi się o wzmocnieniu reżimu nieproliferacji, czyli nierozprzestrzenienia broni masowej zagłady. Mówi się o strefie wolnej od broni nuklearnej na Bliskim Wschodzie, co niewątpliwie jest krokiem w dobrą stronę. Państwa, które zgromadziły się w Kazaniu, potępiły izraelski atak na konsulat Iranu w Syrii i na tę dywersję prowadzoną przy pomocy wybuchowych pagerów. To szeroko omawiałem w podcaście geopolitycznym. Co więcej, przywódcy BRICS opowiedzieli się za rozwiązaniem dwupaństwowym w Palestynie jako jedynym formacie tak naprawdę rozwiązania tego potężnego sporu, który cały czas przecież eskaluje. Co więcej, wszystkie strony, które zgromadziły się w Kazaniu, wyraziły gotowość do porozumienia w sprawie irańskiego programu atomowego, tak aby tutaj nie eskalować tego napięcia. Idąc dalej, tych postulatów oczywiście jest znacznie, znacznie więcej. Jest mowa o Ukrainie i też bardzo ciekawa informacja. Kraje, które zgromadziły się, to jest około 20 państw, które były reprezentowane właśnie w Kazaniu, właściwie wyraziły zgodę co do
konieczności jak najszybszego pokojowego zakończenia tego konfliktu. Proszę zobaczyć, że żadne z państw, które się stawiło, ani z tych potężnych chociażby państw takich jak Indie, Chiny, Turcja, nie wyraziły, nie potępiły Rosji, nie potępiły Władimira Putina, nawet właśnie natowska Turcja. Wręcz odwrotnie, jest, jakby to powiedzieli na Zachodzie, konsensus zapanował właśnie w kwestii Ukrainy, jak najszybszego zakończenia tej wojny, a nie wysyłania broni, nie dolewania tutaj oliwy do ognia. Kraje BRICS wreszcie wezwały do reformy instytucji z Bretton Woods, czyli no tego, co tak naprawdę stworzyło potęgę dolara, potęgę Stanów Zjednoczonych. To dzisiaj jest bardzo mocno wykorzystywane przez Stany Zjednoczone wbrew zresztą intencjom założycieli tego systemu. Zresztą ten system tak naprawdę zachwiał się już dawno. Chodzi o to, aby, krótko mówiąc, włączyć kraje rozwijające się w gospodarkę światową. Chodzi o to, aby Światowa Organizacja Handlu, aby WTO nie była instrumentem wykorzystywanym przez jedno państwo do właśnie kształtowania swojej potęgi gospodarczej, ale aby to był instrument, który pozwala rozwijać się wszystkim państwom na świecie, a nie formatować ideologicznie przeciwników po prostu. No, więc tutaj to było niezwykle, niezwykle istotne. Co do innych postulatów, to też warto tutaj zauważyć, że kraje BRICS utworzyły nową platformę inwestycyjną. I to jest niezwykle w kontekście tytułowego slajdu, czyli tej dedolaryzacji świata. Nowy Bank Rozwoju, który już wcześniej został utworzony przez grupę BRICS, ma być swego rodzaju platformą, ma być służyć jako swego rodzaju infrastruktura finansowa dla nowej platformy inwestycyjnej, która z jednej strony by służyła do stworzenia alternatywnego wobec dolara, wobec systemu SWIFT, systemu rozliczeń finansowych, z drugiej strony wspierałaby kraje rozwijające się. Z oczywistych względów tych niejawnych, tych poufnych informacji nie przekazano, dotyczących szczegółowej architektury finansowej, niemniej jednak zapadła decyzja o utworzeniu nowej platformy inwestycyjnej opartej o infrastrukturę nowego banku rozwoju. No patrząc na to, jakie kraje finansują ten bank na czele właśnie z Chinami, no, należy tutaj spodziewać się, że rzeczywiście będzie to, można się spodziewać konkretów, jeżeli chodzi o wspieranie wielostronnego systemu handlowego. To słowo wielostronny, multilateralny było odmieniane przez wszystkie przypadki. Ja bardzo uważnie słuchałem wystąpień na tego szczytu w Kazaniu i rzeczywiście mówiło się mnóstwo o świecie wielobiegunowym, świecie układach multilateralnych, o wielostronnym systemie handlowym, tak aby on nie był zdominowany przez jedno państwo, jedno mocarstwo, tak jak mamy to było do niedawna przez Stany Zjednoczone. Jest znacznie więcej oczywiście tych postulatów. Możemy tutaj przeczytać między innymi o tym, że będzie wsparcie dla projektu giełdy zbożowej, która ma być realizowana przez Rosję. Jest sporo mowy było o natychmiastowym zawieszeniu broni w Strefie Gazy, o uwolnieniu wszystkich zakładników, o tym, aby strony konfliktu wykazały się większą powściągliwością, ale też jest potępienie działań izraelskich sił zbrojnych, czyli IDF, izraelskich sił obronnych, potępienie izraelskich ataków na obiekty humanitarne, na infrastrukturę humanitarną. No i oczywiście także członkowie BRICS opowiedzieli się za bezwarunkowym poszanowaniem suwerenności Syrii, ochroną jej integralności terytorialnej. A co do samej Palestyny, tego rozwiązania dwupaństwowego, to uczestnicy szczytu BRICS w Kazaniu wyrazili poparcie dla niepodległości Palestyny w granicach z 1967 roku. I to jest niezwykle istotna sprawa. Cały ten szczyt, oprócz zaproszenia kolejnych państw, oprócz nadania statusu partnerów 13 krajom, przekształcenia nowego Banku Rozwoju w bardziej wszechstronną platformę inwestycyjną wspierającą kraje rozwijające się i będącą odzwierciedleniem dążenia do dedolaryzacji handlu światowego, także bardzo mocno tutaj zaznaczył ten szczyt konieczność reformy ONZ. Dzisiaj pokazano, że ONZ jest absolutnie niewydolną organizacją w kontekście, no właśnie, naruszania suwerenności Syrii, w kontekście łamania praw człowieka
w Palestynie, jeżeli chodzi o ataki dokonywane na Bliskim Wschodzie, mowa o zniszczeniu, prawda, budynku konsulatu irańskiego w Damaszku, czy jeżeli chodzi o atak na Izraela na Liban. No, to wszystko zostało potępione. Bez wątpienia można powiedzieć, że wszyscy uczestnicy tego szczytu w Kazaniu opowiedzieli się za rozwiązaniem dwupaństwowym. I tutaj oczywiście powstaje bardzo ważne pytanie, ponieważ media głównego nurtu w Polsce absolutnie na ten temat milczą. Czy Polska powinna złożyć akces do grupy BRICS? Ja osobiście uważam, że tak, od samego początku uważałem, że Polska powinna prowadzić politykę wielowektorową. Od czasu początku mojej publicznej aktywności, od czasu początku popularyzowania geopolityki, czyli od 2007 roku, uważam, że Polska powinna prowadzić politykę wielowektorową. Nie tylko opierania naszego bezpieczeństwa na gwarancjach jednego mocarstwa, ale Polska powinna prowadzić politykę wielostronną. Polska powinna włączać siebie samą w wielostronny system handlowy, bo to jest gwarant prawdziwego bezpieczeństwa, a nie polityka konfrontacyjna, polityka gestów, polityka frazesów, polityka zadrażniania relacji z sąsiadami. To jest droga donikąd. Dlatego z punktu widzenia interesów państwa polskiego dzisiaj jest niewątpliwie akces do grupy BRICS. Można być członkiem NATO, można być członkiem Unii Europejskiej i składać akces do grupy BRICS. Nie jest to w żaden sposób zakazane, pokazuje to polityka Turcji. I Polska oczywiście jak najbardziej, im prędzej Polska złoży taki akces, tym lepiej. Polska powinna włączać się w takie inicjatywy infrastrukturalne i gospodarcze jak Nowy Jedwabny Szlak, czyli koncepcja jednego pasa, jednej drogi, koncepcja nowego bursztynowego szlaku. I Polska powinna trzymać się z dala od konfliktów zbrojnych. Polska powinna występować jako mediator chociażby w takiej, w przypadku wojny na Ukrainie, czy jakichkolwiek innych konfliktach zbrojnych, w żadnym interesie państwa polskiego nie jest uczestnictwo w wojnie. To nie nasza wojna i to w odniesieniu i do wojny na Ukrainie, i do wojny w Palestynie. Warto o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać także w kontekście najbliższych wyborów prezydenckich. Dziękuję Państwu za uwagę.